Piątek, 17 czerwca, Krzysztof Bąk, witam. Rozpoczynamy informacje. Najważniejsze tematy dnia. Trzech policjantów z Gorzowa podejrzanych o korupcję. I z uwagi na dobór prowadzonego postępowania nie mogę w tej chwili ujawnić charakteru zarzutów stawianych tym funkcjonariuszom. Hala sportowa w Gorzowie zagrożona katastrofą budowlaną. Przez ten okres całkowitego wyjaśnienia i przeglądu wszystkich łączników nie będzie można użytkować hali. Santok pomógł 60 nowym przedsiębiorcom. Dzisiejszy dzień ma na celu tak naprawdę pokazanie naszych uczestników, pokazanie tych ludzi, którzy udowodnili, że swoją desperacją, chęcią można tak naprawdę spełniać marzenia. Trzech gorzowskich policjantów zostało zatrzymanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Nieoficjalnie mówi się, że są oni podejrzani o korupcję. Wyjaśnieniem sprawy zajęła się prokuratura, która dla dobra śledztwa nie udziela na razie szczegółowych informacji. W chwili obecnej mogę tylko potwierdzić fakt zatrzymania tych osób. Zostały one zatrzymane na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wydziału 5 Śledczego. W najbliższych dniach zostaną wykonane z nimi czynności procesowe, zostaną im przedstawione zarzuty i zostaną przesłuchani na te okoliczności. Z uwagi na dobór prowadzonego postępowania nie mogę w tej chwili ujawnić charakteru zarzutów stawianych tym funkcjonariuszom. Te okoliczności i te informacje zostaną przekazane Państwu po wykonaniu czynności procesowych i podjęciu decyzji co do ewentualnych środków zapobiegawczych. Kto i kiedy dokonał tego zatrzymania? Osoby te zostały zatrzymane w dniu wczorajszym przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych. Czy są to osoby, które od dawna pracowały w policji? Na ten temat nic bliżej nie mogę w tej chwili powiedzieć. Do sprawy powrócimy w poniedziałek. Na 400 tysięcy złotych określona została wartość artykułów z podrobionymi znakami towarowymi. Do policyjnego magazynu trafiła odzież, zegarki i długopisy znanych marek. Podróbki zabezpieczono na jednym z przygranicznych bazarów. Osoby nimi handlujące mogą spędzić w więzieniu nawet do 2 lat. Po raz kolejny policyjny magazyn zapełnił się przedmiotami z podrobionymi znakami towarowymi. Wczoraj policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, prowadząc czynności na Kostrzyńskim Bazarze, ujawnili 288 produktów pochodzących owarowanymi i podrobionymi znakami towarowymi. Były to głównie odzież. Na stoiskach tych obrotu dokonywało 3 obywateli Bułgarii. Z kolei na kolejnym stanowisku 54-letnia mieszkanka Kostrzyna dokonywała obrotu też podrobionymi znakami towarowymi. Tutaj jeśli chodzi o te przedmioty, były to zegarki, pióra i długopisy. W niedługim czasie osobom tym zostanie przedstawiony zarzut z ustawy o ochronie znaków towarowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Naruszenie konstrukcji było powodem zamknięcia hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie. Przyczyny, z jakich powodów doszło do niebezpieczeństwa, sprawdzi specjalna komisja, która w poniedziałek rozpocznie swoje prace. Jak na razie hala jest zamknięta i wszystkie zaplanowane uroczystości, tak jak na przykład zakończenie roku szkolnego, dyrekcja była zmuszona przenieść gdzie indziej. Zostały uszkodzone śruby łączące stężenia hali, elementów głównych wiązarów i dlatego taka decyzja była wydana. Jakie przyczyny były uszkodzenia tych śrub, dopiero zbada biegły rzeczoznawca budowlany w poniedziałek i będziemy dalej prowadzili tam postępowanie. Przez ten okres całkowitego wyjaśnienia i przeglądu wszystkich łączników nie będzie można użytkować hali. Obecnie pracuje tam brygada montażystów, którzy sprawdzają te wszystkie połączenia. Nam to pomieszało plany, dlatego że od 2 miesięcy przynajmniej przygotowujemy tutaj swoje szkolne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Także w szkole podstawowej, ale głównie w gimnazjum. To jest tak, uczniowie, którzy pisali tak zwaną małą maturę, spisali się wyjątkowo dobrze, bo osiągnęliśmy 2. wynik w mieście, więc mamy im za co dziękować i czego gratulować. Niestety te uroczystości wszystkie musiały zostać przeniesione. Na całe szczęście mamy przyjaciół w mieście, udało się część z tych imprez przenieść do innych sal tutaj na terenie miasta. Natomiast no też miały się odbyć pod koniec, w ostatni weekend tego miesiąca, mistrzostwa w jiu-jitsu, mistrzostwa Polski w jiu-jitsu i ta impreza niestety też musiała zostać przeniesiona do hali
na przy zespole szkół ogólnokształcących numer 1 przy ulicy Puszkina. Zdecydujemy, co dalej z tym robić, jakie przeprowadzić ekspertyzy, żeby dopuścić tę halę do użytkowania. Mam ogromną nadzieję, no i w to głęboko wierzę, dlatego że ta hala, pomimo tego, że jest własnością szkoły i w zarządzaniu szkoły, jest tak naprawdę halą o takim charakterze miejskim, bo przecież tutaj toczą się rozgrywki ekstraklasy piłki ręcznej. W tej chwili piłkarze grają w pierwszej lidze, ale odbywa się też i wiele imprez i sportowych, i artystycznych o charakterze miejskim, ogólnopolskim, więc jest to jedna chyba, mogę chyba bez przesady powiedzieć, najładniejsza hala w mieście w tej chwili sportowa. Wczoraj pracownik, dzisiaj właściciel. To projekt prowadzony przez gminę Santok. Dzięki projektowi region wzbogacił się o 60 nowych przedsiębiorców. Każdy z nich otrzymał po 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności i przez rok miesięcznie po 1000 zł na koszty związane z firmą. W Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam kierować takim projektem ze względu po pierwsze na kadrę, która pomagała mi, ale przede wszystkim na uczestników, na aż 60 osób, bo to bardzo duży projekt, drugi co do wielkości w województwie lubuskim. Projekt, który skierowany jest na człowieka, projekt, dzięki któremu powstało 60 nowych podmiotów gospodarczych na terenie województwa lubuskiego. Bardzo trudno było nam wybrać tą 60. Wyboru dokonywała specjalnie powołana komisja, w skład której wchodziła psycholog, doradca zawodowy. Potencjalny kandydat badany był pod względem desperacji, chęci otwarcia własnej działalności, pomysłu oraz tego, czy ta nowo powstała firma, która ma powstać, rzeczywiście ma szansę utrzymać się na rynku. Właśnie, bo to nie sztuka założyć firmę, ale ją prowadzić, prawda? Nie sztuka, a już teraz wiemy, że te firmy, które powstały, naprawdę doskonale sobie radzą, świetnie funkcjonują już na rynku lubuskim, chociaż to tak naprawdę dopiero początek, dopiero pierwsze pół roku ich funkcjonowania. Już mamy sukcesy, obserwując naszych uczestników, jesteśmy bardzo zadowoleni i wiemy, że ten projekt to naprawdę doskonały sposób na to, żeby zainwestować w drugiego człowieka. Jest to ta inicjatywa, która powinna być realizowana i wiemy, że nasze starania nie poszły na marne. Zajmuję się skupem, sprzedażą, renowacją antyków, staroci ogólnie. Jest to zajęcie, którym się zajmuję tak w sumie od 15 lat. Przed założeniem działalności była to moja takie zajęcie dodatkowe. A właśnie udział w projekcie unijnym, wsparcie finansowe pomogło mi zrobić z tego zajęcia dodatkowego takie zajęcie przednie. Czyli własny biznes. Program w tej chwili jest już około 13 miesięcy i nie jest on jeszcze zakończony. Niemniej wsparcie już dla uczestników zostało dokonane. Praktycznie wszyscy dostali dofinansowanie na działalność. W tej chwili finansujemy wsparcie comiesięczne na prowadzenie firmy. Program powiedział gminę Santok, ale nie było ograniczenia do terytorialnego. Mogli brać uczestnicy z całego województwa. Efekty są duże, bo 60 osób naprawdę otrzymało wsparcie w granicach 400 tysięcy złotych na prowadzenie firmy, na rozpoczęcie działalności i praktycznie przez rok czasu otrzymują kwotę ponad 1000 zł na podstawowe koszty związane z firmą. Ci ludzie niczym nie ryzykują. Myślę, że większość z nich utrzyma firmy. Dzisiejszy dzień ma na celu tak naprawdę pokazanie naszych uczestników, pokazanie tych ludzi, którzy udowodnili, że swoją desperacją, chęcią można tak naprawdę spełniać marzenia, można założyć własną działalność, nie należy się bać podejmować kroków. To są ludzie, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. To są osoby, które albo utraciły pracę, albo były zagrożone utratą pracy. Zaryzykowali, chociaż niejednokrotnie bali się tego, ale postawili na swój biznes i dzisiaj mamy tego efekty. Bale czekoladowe dla najmłodszych nie odbyłyby się bez pomocy wielu osób. Ważne jest tu, by zebrać jak najwięcej łakoci, które trafią do dzieci. Wolontariusze Fabryki Aktywności Młodych od rana odwiedzają gorzowskie firmy, które już włączyły się w akcję. My również wzięliśmy w niej udział. Daliśmy im sygnał, że potrzebujemy na sobotę na bal w pogotowie opiekuńczo-wychowawczym 500 czekolad. I wiele firm, gdy byliśmy, było troszeczkę zmieszanych, nie wiedziało, o co chodzi, ale po informacjach i w waszej telewizji i w różnych mediach okazało się, że to jest akcja naprawdę fajna i dzisiaj wiele firm odpowiedziało na nasz apel, dzwonią do nas, zapraszają do swoich siedzib, byśmy odebrali czekoladę. Z tego jesteśmy bardzo wdzięczni im i myślimy, że jeszcze dodatkowo jeden bal jesteśmy w stanie przeprowadzić, ponieważ tych czekolad jest naprawdę dużo. Chcieliśmy pomóc dzieciom z biedniejszych
naszych rodzin. Wiemy, że nie każdego na to stać. My chcemy po prostu w jakimś stopniu, na tyle, ile nas stać, pomóc biednym dzieciom. Wiesz, to jest bardzo fajna inicjatywa i warto pomagać dzieciom. Ja na przykład pomagam, dlatego poczuję taką potrzebę. Chcę pomagać, to jest moje hobby, pasja, ktoś kocha ryby, idzie, łowi i potrafi przy wędce siedzieć 4 godziny w bezruchu, a ja mam taką pasję jak pomaganie, robienie czegoś dla innych. To jest moje życie i cieszę się z tego, że takie mam hobby, a nie inne. Myślę, że każdemu warto pomagać. Jest nas... To życie jest tak krótkie, że każdemu warto pomagać, a szczególnie dzieciom. Uśmiech dziecka jest bezcenny. Moim zadaniem, oprócz tego, żeby fajnie się bawić w pomaganie, jest uczenie młodych ludzi, by przejęli stery i robili w przyszłości dla tego miasta ciekawe przedsięwzięcia. To wszystko na dziś. Życząc Państwu miłego weekendu, mówię do widzenia i do zobaczenia w niedzielnym przeglądzie tygodnia.